mogę tak powiedzieć, że mogę być zadowolony z wynika, mogę być zadowolony z wielu rzeczy, że dzisiaj mogliśmy spróbować i po raz pierwszy w tym sezonie dać pograć w ataku i Władysławu Kuleszu i Marku Mamiciu. Nie wszystko wychodziło tak, jak chcieliśmy, no, ale najważniejsze przed cały mecz myślę, że kontrolowaliśmy ten wynik i zasłużono wygraliśmy. Gratuluję Alan zwycięstwa, gratuluję drużynie za dobre spotkanie. Ja też będę lakoniczny i krótko powiem, staraliśmy się bardzo pokazać z dobrej strony. Próbowaliśmy nawet momentami prowadzić taką otwartą grę, czyli błyskawicznie przechodzić do szybkiego ataku. Tym niemniej jednak jakość, wyszkolenie techniczne zawodników, którzy grają w Lidze Mistrzów, a naszych zawodników, no jednak się różni. I tutaj te błędy techniczne, proste, gdzie akcje zakończyły się przechwytem czy stratą, były na korzyść Vive zdecydowanie. My bodajże 18 błędów, Vive 9, więc stąd bierze się tutaj z takich błędów proste i szybkie akcje i stracone bramki później z kontry. Tym niemniej jestem zadowolony z postawy naszej drużyny. Jestem zbudowany tym, że walczyli do samego końca i próbowali jakby pokazać to, co najlepiej potrafią. I zrzuty z drugiej linii, i dobrą obronę. Za to chciałbym swojej drużynie bardzo podziękować. No, na pewno cieszymy się z tego, że wygraliśmy kolejne spotkanie w naszej Superlidze. Troszkę za dużo na pewno błędów z naszej strony, to trzeba wyeliminować przed meczem z Barceloną, bo na takim poziomie to już się nie może zdarzyć, bo to będzie się kończyło bardzo, bardzo boleśnie dla nas i myślę, że z tego wyciągniemy wnioski. Myślę, że wynik też w jakimś stopniu odzwierciedla to, co działo się na boisku. Głogów starał się grać bardzo szybko, szczególnie w pierwszej połowie, szybkie wznowienia i w pierwszej połowie ten mecz miał naprawdę wysokie tempo, ale już w drugiej połowie troszkę zbastowali, może zabrakło im sił i dowieźliśmy 9 chyba bramkowe prowadzenie, 8 bramkowe prowadzenie do końca. Cóż, na początku chciałbym pogratulować zespołowi z Kielc fajnego meczu. Każdy zdaje sobie sprawę, jak klasowym zespołem jest zespół z Kielc. My chcieliśmy się jak najlepiej pokazać na tle tego zespołu. Wydaje mi się, że wspólnie stworzyliśmy fajne widowisko w Głogowie dla kibiców. No i cóż, przetestowaliśmy kilka rozwiązań. Trener dał sprawdzić się kilku młodym zawodnikom również. Nic, liczymy. Idziemy dalej i czekamy na 2 kolejne mecze, które koniecznie musimy wygrać w tym roku. Dziękuję. Dziękuję.